Państwa, Kucze i ja. Kuczaj i Kasia. A poszedłbyś ze mną na zakupy? Z przyjemnością. Poważnie? Oczywiście, że nie, ale to tak. Teraz testujecie. A ile byś nie. wytrzymał, gdybym mierzyła sukienkę na przykład? Kurczę, gdybym nie mogła się zdecydować, tak z 2 godziny na przykład. Wytrzymałbyś? Wiesz, jakbym miał jedzenie, myślę, że bym wytrzymał. Czyli naprawdę lubisz kobiety? Uwielbiam. A jak z gotowaniem u ciebie? Jak z gotowaniem? Musiałem się nauczyć gotować, jak miałem 16 lat, bo wyprowadziłem się z domu, jak miałem 16 lat, więc szybko musiałem się nauczyć gotować. I co lubisz najbardziej? Wszystko. Wszystko lubię gotować. Ale w sensie zdrowo, że na przykład właśnie dbasz o to, żeby to właśnie było zdrowe, bez tych konserwantów. Czy na przykład masz jakąś aplikację, wiesz co, zdrowo, dlatego że etykietki. Jak nie jem niezdrowo, ja się po prostu źle czuję. Wiesz, czuję się taki, brzuch mi pęka, chodzę cały dzień w zdjęcia, trzymam się za brzuch. W ogóle szkoda życia na trzymanie się za brzuch. No trochę jak tak. Można sobie, wiesz, jak żyć. Parę innych rzeczy, wiesz, można wytrzymać. Jak masz jeść byle co i potem pół życia tak naprawdę na kiblu przesiedzieć. Bez sensu. A tak to, wiesz, jesz zdrowo i masz fajny komfort, no, życia. No to dzisiaj chyba zdrowo. To już takie, to wiesz, jedzenie, taka, raczej taka przekąska na nas czeka, bo to będzie taki koktajl, że po angielsku powiem smoothie. Smoothie. I teraz zobacz, bo dzisiaj zrobimy takie coś ze szpinaku. To lubisz? Uwielbiam szpinak. Szpinak jest super, zawiera bardzo dużo żelaza, jest w ogóle zdrowy, więc... Bo zazwyczaj podawano nam taką papkę, nie? Tak, która była bez smaku, a szpinak tak naprawdę dodawany do różnych koktajli, do różnych dań, przyprawiony czosneczkiem. Czosnek, mega, super. To jest awokado. Awokado. Lubisz awokado? Uwielbiam awokado. Uwielbiam to awokado. Zawiera bardzo fajne tłuszcze, kwasy omega 3, jest super. Poważnie? Tak. Żeby nie za gęste było. Żeby nie za gęste. Myślę, no, że spoko. Więc, tak? Bo widzisz, masz do czynienia z kobietami. Przychodzą na treningi do ciebie, prawda? Tak. I rozmawiacie tylko, że tak powiem, o zewnętrznych historiach, typu jak tam coś wyprofilować. Czy czasami schodzicie, że tak powiem, głębiej? Na przykład rozmawiacie w ogóle o zdrowiu, Kasiu, o naszym kobiety, zdrowiu, intymności, kobiecości. I rozmawiam z nimi na treningach, ale i piszą do mnie, czy to na Instastory, czy to na fanpage'u, czy jak przez 10 lat, ja byłem przez 10 lat fryzjerem, zajmowałem się włosami, no, słuchaj. A ja się dzisiaj nie uczesałam. A piękna, żeś uczesana, sobie pukle takie, że szok. A ja, słuchaj, z nimi bardzo często poruszałem przeróżne tematy i rozmawialiśmy na tematy też zdrowia, bo bardzo często to było zapuszczanie włosów po chemioterapiach, no zapuszczanie tak. włosów po różnych chorobach. Także poruszaliśmy przeróżne tematy. Bardzo często to co na zewnątrz, to nie do końca to co jest w środku. Jest. A często o tym, co jest w środku, co się dzieje w naszym ciele, co się dzieje w naszym organizmie, zapominamy. Już nie chcę mówić, bo już mi od razu nerwy ponoszą, że bardzo często zapominają o tym kobiety. Myślą o wszystkich dookoła, wy tak macie, mnie po prostu... Ale ty nie uważasz, że takie polskie, jak miałeś tak, u siebie w domu, jak mama, jak tak. siostry, dokładnie jest to samo. Ja z moją mamą to mam ciągłą wojnę, bo mówię, mamo, gdzie tu się tylko zakręcę. Teraz uwaga, ja się schowam, a ty naciskaj. Dobra, na jeden. Jest, mieliśmy. Na oko wsypaliśmy. Jak się godą na oto, to chłopak pytał, umarł. Ale wracając właśnie do tej, o co zapytałaś, że mam ciągłą wojnę z moją mamą. Ja mówię do mojej mamy, mamo, idź do lekarza, mamo, idź se zbadać pićkę, mamo, idź se zbadać cycki. A moja mama, na co się trzeba umrzeć? Na co się trzeba umrzeć? Ja już jak się dość nazyła. Ja już... Nie rozumiem też tego, z czego to właściwie wynika. Znaczy, myślę, że to jest, troszeczkę z matki, z babci na babkę, z matki jest to nasze na wychowanie. Tak. Właśnie nawet nasze spotkania mają też to właśnie na celu, żebyśmy zaczęły przede wszystkim o tym mówić i żebyśmy się tak oswajały z tematem, bo nie wiem, czy zauważasz, ale chyba już trochę łatwiej nam się rozmawia na te tematy, na temat zdrowia w ogóle, takich intymności, zdrowia kobiety. Wiesz co, bo my trochę też w Polsce mamy takie wszystko przykryte ładnymi dywanikami, takie bątą, pierdą, nic nie widać, nie śmierdzi, nie widać, nie widzimy. To jest taki temat tabu, wiesz, w ogóle weź powiedz na głos jajniki, Jezus Maria, weź w ogóle jajniki, no nie wypowiadaj takich słów. Powiem tak? Jądra. Jądra, Jezus. Podkorowe. A penis w ogóle, to nie mów w ogóle. Potas, przekręciłeś. Nie, no i niestety z takiej pruderii wręcz wynika to, że się wstydzimy, wiesz? I potem jest tak, ja się wstydzę iść do lekarza, tylko że kończy się na tym, że nagle się okazuje, że dzieje się coś niedobrego i już jest za późno, żeby ratować. A czy jak ty rozmawiasz z dziewczynami, z kobietami, właśnie nie wiem, czy na treningach, to masz coś takiego właśnie, żeby je popchnąć, żeby je tam otworzyć historię, tak. żeby zrobiły ten krok.
Ja jestem bardzo bezpośredni. A to widzę. Ja jestem bardzo bezpośredni. Ja uważam, że wszystko jest ludzkie, nie ma co się wstydzić. Wiesz, że... Znaczy oczywiście są formy. No ja oczywiście jestem polonistą, więc tak staram się, żeby jednak ten język tak pozamieniać czasami bardziej opisowo. Ale dlatego, też, Kasiu, ja na przykład używam tutaj słowa na tylnie części naszego ciała. Mówię żyć, bo po góralsku, po śląsku zresztą też żyć, to jest żyć. Zresztą to się jakby łączy fajnie, że żeby żyć, to trzeba ruszyć żyć. No i trzeba ruszyć żyć. Możesz wykorzystać. Rusz żyć, idź do lekarza. Bo jak nie ruszysz żyć i nie pójdziesz do lekarza, to słuchaj, żyć zachoruje, to co z przodu zachoruje, wszystko zachoruje i koniec. Amen. Dzień, dziewczyny, zrozumiałyście to wszystko? No myślę, że tak. A my się napijmy teraz. A na razie tyle, żeby po prostu najpierw spróbować, dobra? Zobaczmy. A już może postawić na tym. Czekaj, to jeszcze posypię tymi nasionkami. Patrz, tak? Tak. Czy więcej idealnie, chcesz? Idealnie. To tylko taka super, posypeczka, prawda? Super. Artystycznie, bardzo ładnie. Czy ja nam wypełni żołądek, nie będziemy głodni. No to teraz na zdrowie. Na zdrowie. I nie zapominajmy o sobie. Nie zapominajmy o sobie. Po góralsku? No to do dziewczyn, ja to z Gór Świętokrzyskich, to ja nie wiem. Weź się za cycki, weź się za żyć, weź się za życie. Myśl o sobie, pamiętaj o sobie, bo jak cię zabraknie, to dopiero wtedy uwidzisz. Albo nie uwidzisz, bo będziesz patrzeć z góry. Idź do lekarza. Mocne to było. Idź do lekarza. Na zdrówko. Zdrowie. Kruca fuchs. Nie, ale dobre, słuchaj, Ben. Znaczy, od tego masz zęby, żeby jeszcze pogryźć. Tak. Nie, powiedz, wyraź to. Wyraź to. A ja byłam w szoku, jak powiedziałaś pliczka. Pliczka? Tak, wydawało mi się, że tego nie zniosę, ale przeżyłam. Co tu się dzisiaj dzieje? A wszystko przez smoothie! Wszystko przez smoothie. Coś ty tutaj dosypała, tutaj jabłka. Nie, to tylko chia. Węgierskie. Ja nie wiem, jak wy to przetniecie. Wiemy, tylko tu stoi nasz kolega z tyczką, który stoi już w ten sposób od 20 minut, że aż takiego doświadczenia w trzymaniu nie ma. Do zobaczenia.